Każdego trenera taki rezultat napawałby dumą. To dowód, że mój pomysł na siatkówkę jest bardzo dobry, dlatego też ogromnie się cieszę. To historyczny moment dla Polaków, ale i dla mnie, bo jako szkoleniowiec po raz trzeci udało mi się wygrać te prestiżowe rozgrywki. To był dla mnie w ogóle wielki dzień, bo mój ulubiony zawodnik w najukochańszej dyscyplinie sportu, czyli tenisie, Roger Federer, wygrał po raz siódmy Wimbledon i wrócił na pozycję lidera światowego rankingu. I on też gra w igrzyskach od pierwszego tygodnia. Jak myślicie, nie jest teraz szczęśliwy? Na pewno jest. Tak jak my. I nie boi się. Co będzie dalej? Co myślisz? That Federer said, oh no, I'm not happy, because I win Wimbledon. I think that we can lose. Oczywiście, możemy przegrać na igrzyskach. To się zawsze może zdarzyć. Jestem tylko trenerem, a nie cudotwórcą, ale wiem jedno. Od roku nasza gra systematycznie się poprawia i wierzę, że możemy prezentować się jeszcze lepiej. Basically now we can compete to the high level, no? Before this competition we don't know what's happening in the final. Przed tym turniejem finałowym trochę się bałem. Zanim przyjechaliśmy do Sofii, mieliśmy 18 dni przerwy w rozgrywaniu meczów. W niedzielę rano zastanawiałem się, co będzie się dziać w finale, ale to była bardzo dobra lekcja przed igrzyskami. Teraz wiem, co robić dalej i na co stać moich graczy. To przecież jeszcze nie koniec, a dopiero pierwszy krok. Pamiętajcie, że nie każdy mecz będzie dla nas szczęśliwy. Mogą pojawić się również kontuzje. Wiem, że w tej chwili jest bardzo dobrze. Musimy jednak kontynuować pracę, jaką rozpoczęliśmy. Nie możemy popaść w zbytnią euforię.